Witajcie moi drodzy na kanale po długiej nieobecności. Dzisiaj chciałem Wam pokazać Dzisiaj chciałem Wam pokazać naprawy blacharskie Toyota Yaris. Taki ładny niebieściutki Yaris. I to jest część blachy wierzchniej. Na przebitkach Wam dam zdjęcia, jak to wyglądało wcześniej. Tu już mamy wewnętrzną część nadkola. Wycinamy. Opisuję Wam po kolei, jak ja to robię. Wycinamy. Mamy dawcę. Będziemy spawywać nową blachę. Szpachlować, malować. Całym winowajcą jest oto taka folijka ochronna, która jest przyklejana oryginalnie i pod którą, jak widać, ładnie sobie gniło. Gdzieś podeszła woda i nie miała możliwości odparowania. Aż tak gniło, że zrobiło ładną dziurę. Także ja wycinam wewnętrzną część progu, nie progu, nadkola. I zaraz się widzimy, jak to będę wstawiał. Tak jak widzicie, mamy wycięty już ten kawałek wewnętrznego nadkola, który był zgięty. Zostawiłem sobie tutaj dosłownie po pół centymetra, może nawet mniej. Blachy, gdzie już nie była przeżarta, gdzie jest czysta. Oczywiście wszystko już wyczyszczone i zaczynam sobie formować kawałka nowej blachy. Może akurat z takiego. Już mam zrobiony rancik. Prawie pasuje. Zaczynam sobie formować identyczny kawałek. Blacha jest ocynkowana, także to nie będzie gniło też tak szybko. Spawamy to tutaj. Później zaczniemy formować z drugiego kawałka blachy część, która się rozpadła. O! Część, która się rozpadła. Wstawimy to na wierzch. Ponieważ jest to nadkole, tu jest lekki łuk, jesteśmy akurat na samym zagięciu obcięciu, także będziemy musieli użyć troszkę szpachli, łapać lekko łapać krawędź taką. Ja to Wam pokażę później. Postaram się to zrobić jak najładniej. I oczywiście środek wszędzie będzie jeszcze doczyszczony. Pójdzie podkład epoksydowy, antykorozyjny. I finalnie tego tutaj nie było, ale ja zrobię sobie gdzieś tutaj małą z tyłu w nadkolu, gdzieś w tym miejscu małą dziurkę wywiercę, tak jak tu jest taka dziura, w którą włożę gumkę, tylko po to, żeby można było tu zapsikać woskiem do konserwacji, żeby zakonserwować te powierzchnie, żeby nie rdzewiały. Pokażę mniej więcej, o co chodzi. Nie będę firmy reklamował, ale to jest taki wosk w sprayu, do tego jest taka rurka. To jest do profili zamkniętych, tak jak widzicie. To jest mieszanina wosków, olei i jakichś tego typu dziwnych innych rzeczy. Ładnie konserwuje, odpycha wodę. No i zapobiega oczywiście rdzewieniu ponownemu. Żeby tam na spawach, bo spawy będą od wewnątrz oczywiście niezabezpieczone, to żeby na spawach nie rdzewiało, to zapsikamy to od wewnątrz przez taką dziurkę rewizyjną sobie woskiem. Tak jak widzieliście na przebitkach, wewnętrzne poszycie już mamy wyspawane i pomalowane epoksydem. Tutaj już mamy przyspawane zewnętrzne poszycie, przygotowane do wyczyszczenia spawów. Nawet kształtem pasuje. Wyczyścimy spawy, wyszlifujemy i bierzemy się powoli za szpachlowanie. Przygotowanie już pod lakierowanie.
Mamy blacharkę już odbudowaną. Resztę pokażemy w następnym odcinku z lakierowania tego elementu.